Na program zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Dzień dobry Państwu, Kasper Śnigurski, to jest Iwona Tokarska. Dziś mamy 30 dzień listopada, czyli te tak zwane Andrzejki, bo dzisiaj imieniny obchodzą Andrzej, Fryderyk oraz Justyna. A Iwona chciała teraz zaprezentować taką prywatę, znajomość wykorzystać. No proszę. Bo ja chciałabym złożyć bardzo serdeczne życzenia mojemu tacie, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny, no powiedzmy 18 po raz kolejny. No to wszystkiego najlepszego, ale wszystkiego najlepszego również wszystkim Andrzejom i nie tylko, bo również tym, którzy chociażby prowadzą program za kierownicą, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy. Bo ciekawe, czy chłopaki założyli białe skarpetki. No tak, bo to ważne, bo dzisiaj z nietypowych świąt to mamy Dzień Białych Skarpetek. To taka ciekawostka, ale to głupio tak, żeby występować w takiej białej frocie, kiedy zaprosimy pana. Ale jest jakieś wytłumaczenie. Jeśli panowie dzisiaj założycie białe skarpetki, jakaś pani powie, że nie pasuje do waszego stroju właśnie ten kolor skarpetek, to powiedzcie, że celebrujecie po prostu to święto. Drodzy państwo, dzisiaj mamy także ostatni dzień plebiscytu naszego muzycznego w programie Opolskie o poranku. Do godziny 24 jeszcze można oddawać głosy na swoich faworytów, a ja mam najświeższe wyniki. Jak to wygląda w zestawieniu? Pierwsze miejsce Voice Quartet 33%, drugie miejsce zespół Ravel 26%, a trzecie miejsce Magdalena Krzemień z 15%. Jeszcze to wszystko może się zmienić, to wszystko zależy od Państwa. Proszę do nas pisać, dzwonić, wysyłać SMS-y. Można także wysyłać właśnie pozdrowienia dla nas, dla Andrzejów, tak, dla Fryderyków, dla Justyn. O Polskie o poranku, @tvp.pl lub pod numerem telefonu 605-605-292. Ja wymyśliłem, kto nosi białe skarpetki. Wszyscy piłkarze Odry Opole, kiedy są na boisku. No i oni się również u nas tutaj pojawią i sprawdzimy, czy mają nawet poza boiskiem te białe skarpetki. A w drugiej części naszego programu będzie też muzycznie, bo można tak w zasadzie podzielić nasz poranek dzisiaj na pół. W sensie połowa taka sportowa bardziej, a połowa taka muzyczna. Bo porozmawiamy o muzycznej jesieni, festiwalu, który odbył się w Grodkowie. A także porozmawiamy ze zdolnym, pięknie śpiewającym Robertem Klimkiem, który dzisiaj będzie nam umilał ten poranek. No a teraz jeszcze zerknijmy sobie, jak to będzie wyglądało z prognozą pogody. Bo ja przyznam od razu, że nie musiałem dzisiaj rano skrobać szyb. Nie trzeba było tego robić, ale może będziemy musieli robić to jutro. Chociaż dzisiaj 2 stopnie Celsjusza w Opolu, a 2 stopnie również mamy w Kędzierzynie-Koźlu, po 1 stopniu w Brzegu i w Nysie, 0 stopni, czyli trochę tak najgorzej w Olesznie. A z tego co widzę, to śnieg będzie padał jedynie w Brzegu i Nysie, pewnie w tamtych okolicach również, także no... Współczujemy, no współczujemy tym, którzy właśnie w tych okolicach będą śnieg musieli zapewne wygląda, ale nie fajnie się po nim chodzi. 1025 hektopaskali, proszę Państwa. No to co, to teraz pozostaje nam zaprosić na występ naszego dzisiejszego muzycznego gościa, czyli Roberta Klimka. Życie, kochanie, trwa tyle co taniec. Fandango, bolero, bebop. Manna, hosanna, różaniec i szaniec, i jazda, i basta, i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą. Nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca upadłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Niech żyje bal. Bo to życie, to bal jest nad balem. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest. Warte. Jest warte. Chłoporobotnik jak boa grzechotnik z niebytu wynurza się fal.
wiedzie swą mamę i tatę i żonkę i rusza, rusza na bal. Słucha kostucha, tam mi z wykidajło, wyłączy nam prąd w środku dnia. Pchajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal. Niech żyje bal, bo to życie, to bal jest nad bale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest warte. Ale zdolny poruszyła człowiek. Poruszyła mnie ta interpretacja, niech przyznam. Żyje bal. Mam nadzieję, że Państwu również się podobała. A tymczasem porozmawiamy teraz o programie Za kierownicą, którego dzisiaj premiera na naszej antenie, premiera kolejnego odcinka. Z nami twórcy tego programu. Bartosz Piekarski, dzień dobry. Dzień dobry, witam. A także Piotr Państwa. Kaziuk. Dzień dobry, witam. No to powiedzcie, chłopaki, jaką maszynę testowaliście tym razem? Słyszałam, że no niebotycznie drogie auto. No, testowaliśmy takie rodzinne kombi, drogie, ale jeśli zrezygnujemy z niektórych opcji, to można oczywiście je troszeczkę taniej znaleźć. Natomiast bardzo, bardzo stylowy samochód. Tak. Cena waha się tylko między 181 a 320 tysięcy, choć da się go wyposażyć jeszcze lepiej. A no, warto wziąć tą lepszą wersję, co będziemy marnować tam. Ale ja muszę powiedzieć, tak z mojego kobiecego punktu widzenia, ten samochód ma taką jest bardzo czerwony. Modną, nie. Ma teraz taką bardzo modną wśród innych również marek samochodów linię. W sensie chodzi mi o maskę, że ta maska przypomina mi trochę taką paszczę dinozaura. I widziałam to już właśnie w kilku różnych samochodach, czyli Volvo też w tę stronę podąża. Tydzień byście to... myśleli nad takim porównaniem. I to aczkolwiek nam się to z rekinem bardziej kojarzy. Właśnie, ja raczej bym powiedział, mi się pamiętam te stare BM-ki, które miały wysuniętą górną część maski ponad tą dolną, gdzie są spojrzenia. To jest takie nadanie takiej drapieżności chyba samochodowi, tak, prawda? Czyli auto rodzinne może też być drapieżne, tak? Myślę, że to auto dedykowane jednak mężczyznom. Bardziej i one rzeczywiście takie są. Zresztą sprawdźcie sami sobie, widzicie na ulicach, że auta dla pań są takie bardziej obłe, delikatne, ładnie, że tak powiem, wystrojone w środku, jeżeli chodzi o tapicerkę, wyposażenie. Więc myślę, że ten model no, bardziej jednak dla takiego solidnego mężczyzny, ojca, rodziny, ewentualnie może jakiś biznesmen, który jeździ w podróże, na narty, potrzebuje tej przestrzeni troszkę więcej, no bo wiadomo, jak to w kombi można rozłożyć siedzenia. Zresztą to będzie ładnie pokazane w dzisiejszym programie. A czy to nie jest tak z tym programem, że wy jednocześnie pracujecie, a z drugiej strony macie mnóstwo przy tym wszystkim tak frajd? No oczywiście, że tak. No ty też byś pewnie się cieszył, jeżdżąc takim samochodem świeżutkim, nowiutkim, prosto z salonu. Bartku, kto testował, to auto? Kto jeździł w środku? Piotrek? Może ja zacznę. To znaczy, nie jest tak różowo, bo jest dużo pracy bardzo... Bo to wygląda jest... potem, efekt finalny tak, jest taki, dokładnie. Że o, wpadli do samochodu, pojeździli, zadowoleni i koniec. No właśnie pracy. Tak to nie wygląda. Jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, scenariusz, który trzeba zrealizować. Natomiast rzeczywiście jest kontakt z tym autem. No, tak powiem, że obcuje się z tym samochodem, tak? Czyli można dotknąć. Zazwyczaj człowiek nie ma czasu, żeby specjalnie iść, zapisywać się na jazdy testowe. My to robimy w pracy, więc na pewno o tyle jest przyjemnie. Ale rzeczywiście mamy do zrealizowania ileś planów do zrobienia w czasie nagrywania samochodu, czy zdjęciowych, czy trzeba o nim zdarzają opowiedzieć. Zdarzają się takie sytuacje, że mamy troszeczkę, bardzo rzadko, ale troszeczkę luzu i wtedy na spokojnie możemy po prostu tym samochodem, jeśli to jest jakaś też perełka, prawda, nacieszyć się i nie tylko skupiać się na pracy. Dobrze, dodajcie, co oprócz tego, że będzie piękny samochód rodzinny w programie Za kierownicą?
O czym jeszcze? Mamy jeszcze kącik bezpieczeństwa, w którym omawiamy cyklicznie trudne sytuacje, niebezpieczne sytuacje czy głupie sytuacje na drodze. Wczoraj żeśmy oglądali tę sytuację, jest arcyciekawie. Serdecznie Państwa zapraszamy, żeby zobaczyć akurat wszystkie odcinki, ale ten szczególnie, bo są aż dwie sytuacje w kąciku i no jedna jest taka, że rozbawiła nas strasznie, ale nie będę zdradzał szczegółów, bo to fajnie wygląda. No, auto się znika z drogi i nagle się z powrotem prawie na niej pojawia. A ja chyba nawet. Zatem zerknijmy, drodzy Państwo, na zwiastun tego programu. Już w najbliższą środę nowy odcinek programu Za kierownicą, a w nim przetestujemy luksusowe i rodzinne kombi z kraju trzech koron i porozmawiamy z najbardziej popularnym polskim DJ-em. Nie zabraknie też dających do myślenia sytuacji w naszym kąciku bezpieczeństwa oraz porcji motoryzacyjnych newsów. Za kierownicą, premiera w środę o 19:10 na antenie TVP3 Opole. No proszę, pięknie, proszę, samochód, no naprawdę robi wrażenie, nawet mi się podoba. Bartku, a chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że taka wyjątkowa gwiazda pojawiła się tym razem w odcinku, w rozmowie i wzięła udział w teście. Ja bym powiedział tak, że mamy w programie, w każdym programie mamy bardzo ciekawą gwiazdę. W pierwszym programie był to Dawid Błaszczykowski, syn, przepraszam, brat naszego reprezentanta. Potem mieliśmy Leszka Koksanowicza, który jest znaną postacią, jeżeli chodzi o ratownictwo, straż pożarną. Patrycja Gąd, którą serdecznie pozdrawiamy, też gwiazda sportowa. No a tym razem udało nam się ściągnąć przy okazji wizyty w Opolu DJ-a Adamusa, czyli Adama Jaworskiego, który właśnie niedawno wydał książkę i o tym też chwilkę było w programie, więc cały czas goście są naprawdę ciekawi. A jeszcze mogę zdradzić, że rozmawiamy z nazwiskami, które naprawdę mogą wzbudzić tutaj duże zainteresowanie. No jak się uda, to zapraszam przed ekran telewizorów. Jak poszło DJ-owi Adamusowi na torze? Tak. Dobrze, źle, średnie umiarkowanie. Myślę, że całkiem dobrze. Całkiem dobrze. Czwórka z plusem. Czwórka z plusem. Chyba był jednym z najlepszych. Ja jeszcze muszę dodać, że w każdym programie jest też na końcu konkurs dla widzów, prawda? Tym razem również będzie coś do wygrania. Tak, chciałem właśnie serdecznie zaprosić wszystkich do oglądania programów, ponieważ zawsze można wygrać przejazdy po torze kartingowym za darmo. Tu jest kilka fajnych złotych zaoszczędzonych, jeżeli ktoś lubi jeździć gokardami. I zawsze na końcu programu przedstawiamy jakieś pytanie. Tym razem jest to pytanie dotyczące Adamusa. We wcześniejszym odcinku było trudniejsze troszkę pytanie, bo trzeba było odgadnąć nazwy kilkunastu samochodów. I były aż dwie jazdy za darmo, więc naprawdę namawiamy serdecznie naszych widzów, żeby oglądać program, no bo to są realne pieniądze, które można zamienić na fajną zabawę. Bardzo dziękujemy zatem za tę rozmowę, za zaproszenie do oglądania programu. Dzisiaj premiera o 19:10 na naszej antenie. Dobrze powiedziałam? Tak. Bardzo gorąco serdecznie bardzo zapraszamy. I jeszcze namawiamy do zaglądania na kanały nasze facebookowe i YouTube'owe, YouTube, bo tam są poprzednie odcinki. Zapraszamy. Bardzo dziękujemy Wam za tę rozmowę, a tymczasem przenosimy się do Jakuba Trzaski, który już wczoraj wybrał się do studentów na kulturalię. On się chce po prostu z nimi solidaryzować, tam dobrze bawić. Zobaczymy. Zobaczmy, co tam u niego. A my jesteśmy w Studenckim Centrum Kultury, gdzie odbywają się tegoroczne kulturalia. Ze mną Marta Nowak, rzecznik prasowy Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego. Kulturalia rozpoczęły się wczoraj. Co już za nami, co jeszcze przed nami? Tak, dokładnie. Kulturalia rozpoczęliśmy 28, to jest wczoraj. Za nami już warsztaty z tańca, z języka migowego, a przed nami między innymi warsztaty z emisji głosu w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego, między innymi warsztaty pełnosprawni dla niepełnosprawnych, gdzie pełnosprawni będą mogli zmierzyć się z poczuciem niepełnosprawności, czyli będą mogli spojrzeć na świat z perspektywy osoby jeżdżącej na wózku. Myślę, że jest to bardzo ciekawe doświadczenie dla każdego, kto nie ma pojęcia, z czym musi się mierzyć na co dzień niepełnosprawna osoba. Dla każdego przygotowaliśmy coś ciekawego. Myślę, że mamy na tyle szeroki wachlarz warsztatów, jest ich ponad 30, że każdy znajdzie dla siebie coś specjalnego. Wśród tych warsztatów dzisiaj też była możliwość zobaczenia naszej redakcji od kuchni.
Dokładnie tak. Dziękujemy serdecznie TVP3 Opole za taką możliwość. Zostaliśmy również objęci przez Państwa patronatem, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i liczymy w kolejnych latach również na współpracę. I studenci chętnie uczęszczają na tego typu właśnie zajęcia, warsztaty? Tak, dokładnie. Frekwencję mamy bardzo wysoką. Każdy warsztat został wypełniony już do końca. Zapisy są pozamykane. Frekwencja jest bardzo wysoka. Zainteresowanie warsztatami jest również ogromne. Każdy rok staramy się podnieść rangę naszych warsztatów, naszych kulturaliów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się to jeszcze lepiej. To tyle, jeśli chodzi o to, co już za nami, jeśli chodzi o kulturalia, a w następnym naszym spotkaniu porozmawiamy o gwieździe, która zwieńczy tegoroczną imprezę. Dziękujemy bardzo serdecznie. Jakub Trzaska, do niego się jeszcze przeniesiemy. Natomiast teraz już na naszej kanapie panowie, którzy często występują w białych skarpetkach na boisku, a dziś mamy, przypominamy, Dzień Białych Skarpetek. Pan trener ma. Trener ma białe skarpetki i Tomek Weba ma pół białe skarpetki. Tak, czyli oczywiście Odra Opole, no może nie cała, ale część, ważna część Odry Opole na naszej kanapie, czyli Tomasz Wepa. Dzień dobry. Trener Jan Furlepa. Witam serdecznie. Oraz Dawid Wolny, czyli Joker trenera Wepy. Tak często jest określany Dawid. No to na początek gratulacje, bo jako Beniaminek powinniście dostać lanie na początku, powinniście zapłacić frycowe, a wy się obraziliście na to wszystko i zaczęliście wygrywać. Dokładnie, może takie frycowe zapłaciliśmy w Pucharze Polski przed rozpoczęciem rozgrywek i to był taki zimny prysznic dla nas, bo przegraliśmy 3-0. I wtedy już były pierwsze komentarze, że no właśnie, że może coś się nie udać, ale gdzieś tam wyciągnęliśmy wnioski, trener wyciągnął przede wszystkim. No i później, tak jak pan powiedział, jakoś to poszło i na razie bardzo dobrze nam idzie. A może tak dobrze idzie dlatego, że również jesteście na szklanym ekranie, można was zobaczyć dzięki transmisjom w TVP Opole. No, teraz z tych meczów, które były transmitowane, no to tak jak pani powiedziała, dobrze to wyglądało. Także oby jak najwięcej tych transmisji. Dobrze wyglądała twoja bramka z meczu z Kotwicą Kołobrzeg. Dziękuję bardzo. Przyznam, że naprawdę zrobiła wrażenie. O, tutaj widzimy teraz urywki z meczu. Natomiast jeśli mogę wrócić do tej bramki, to naprawdę zrobiła wrażenie i furorę w internecie także, bo już został wycięty stosowny fragment. No tak, zauważyłem. No za dużo tych bramek nie strzelam, także mam jakieś inne zadania na boisku. Ale jak już strzelasz, no to poważnie. Chociaż dobrze, że takie, no bo jednak była zauważona i no cieszę się z tej bramki. Najważniejsze, że wygraliśmy tamten mecz, że wygrywamy ich nawet sporo i oby tak zostało w przyszłej rundzie. Trenerze, czy trener, tak szczerze mówiąc, spodziewał się tego, że Odra będzie tak dobrze się prezentować w tej pierwszej rundzie, w tym pierwszym roku piłkarskim? Ja powiem tak, przed rozgrywkami udzielam takiego wywiadu chyba dziennikarzowi z Opola, że ja wierzę w tę drużynę, w swoją pracę. Znam ten zespół, znam to środowisko, bo 15 lat temu pracowałem w Odrze Opole i wiedziałem, jakiej pracy się podejmuję. Uważam, że pierwsze pół roku było dla mnie bardzo ciężkie, bo musieliśmy z tą drużyną awansować. I tak się stało. Chwała przede wszystkim dla zawodników, że utrzymali tą presję, bo to była presja. Awans z Grupy Śląskiej. Najmocniejszej. To chyba nie ma żadnych wątpliwości. Według mnie raczej tak, co pokazują wyniki wszystkich Beniaminków w tej drugiej lidze. W każdym razie te drugie pół roku wiedziałem, że nie mogę zrobić dużych roszad, bo przed zespołem powiedziałem, że jeżeli awansujemy, to ten skład zostanie na pewno w 80% i tak się stało. I na pewno oczekiwałem takiej postawy, jaki zespół pokazał w tej rundzie, ale jednak wynik sportowy, muszę szczerze powiedzieć, że przerósł mnie trochę. No chyba wszystkich. Dawid, a jakbyś porównał grę właśnie w trzeciej lidze, a w drugiej lidze? Kiedyś mi opowiedziałeś w jednym wywiadzie, że to jest właśnie taka trochę inna kultura gry w trzeciej, w drugiej lidze. I dlatego tak długo męczyliście się w tej trzeciej lidze. Już weszliście na tyle przygotowani, że w drugiej lidze no teraz rozdajecie karty. Trzecie miejsce w tabeli, 8 punktów przewagi nad czwartym zespołem.
No tak jak już powiedziałeś, tak, trener też powiedział z tej śląskiej, najczęściej mi się wydaje, że awansować, tak? No ale też takie jest moje zdanie, że w trzeciej lidze jednak większość zespołów, jak nie wszystkie zespoły, były nastawione od razu, żeby no, bronić się przed nami. My byliśmy tym faworytem, a tutaj no, jako Beniaminek, że tak powiem, bardziej na otwartą grę oba zespoły, że tak powiem, postawiły. No, że mamy drużynę, że uważam, że potrafimy grać w piłkę, mamy fajny kolektyw, ekipę taką właśnie. Sztab to jeszcze tak złapał odpowiednio, no to wynik, jak do tej pory, uważam, że jest bardzo dobry. A który z tych rozegranych meczów dla ciebie osobiście był najtrudniejszy? Czy ten może z Warszawą, ponieważ tam było bardzo dużo bramek, dużo kartek, dużo się generalnie działo? Tak, tak. To już był mecz grany awansem, tak? Z wiosny. No to też, wiadomo, trochę mecz tam każdy ma w nogach. Taki szalony mecz. Niby mamy 2-0, kontrolujemy, nagle jak to warszawiacy dochodzą nas na 2-2, no później my znowu uciekamy i oni znowu nas gonią. No ale tak jak już wcześniej powiedziałem, no 3 punkty wróciły do Opola. To jest najważniejsze, że zakończyliśmy tą rundę, można powiedzieć, z szalonym przytupem. Panie trenerze, czy teraz piłkarzom należy się jakiś odpoczynek? Czy będą jakieś może mini wakacje w zimie, czy raczej no, nie poprzestajecie i nadal trenujecie, przygotowujecie się już ostro do wiosny? Na pewno są to treningi w formie zabawowej. 5 się rozjeżdżamy na zasłużone 2 tygodnie urlopu całkowitego. Zawodnicy mogą, jak to mówią, robić co chcą przez 2 tygodnie. Następnie. No burgerów nie mogą mieć cały czas. Ja myślę, że to są naprawdę świadomi chłopcy. Wybiegają wszystko. Zawodowcy. Ale 2 tygodnie naprawdę mają luz. Bo następnie mają rozpiski indywidualne. Już pracujemy 16 jednostek treningowych, ale oczywiście to są jednostki, które będą zawodnicy wykonywać tam, gdzie mieszkają. I 4 spotykamy się, bo naprawdę ciężka praca nas czeka, bo... No właśnie, Tomek, czy jest słowo zakazane w szatni? Słowo, którego nawet ja się boję trochę używać i wiecie, o jakim mówię. Awans. No, mieliście zakończyć sezon w środku tabeli. Wtedy nikt by na was nie krzyczał, nikt by nie żądał czegokolwiek od was. Dokładnie. No, każdy z nas ma ambicje, chciałby grać w jak najwyższej lidze. No, każdy ma swoje marzenia, które chciałby spełniać, nie patrząc na wiek. No, ja gdzieś też, można powiedzieć, nie jestem jakimś tam młodym zawodnikiem na realia piłkarskie, ale mówię, każdy gra z nas o dobry wynik i będziemy się starać, żeby ten dobry wynik osiągnąć. Tak jak pan powiedział, raczej nie staramy się otwarcie mówić, o co gramy, bo to nigdy nie pomaga. Jakaś dodatkowa presja i to nie jest nam potrzebne. Ale myślę, że jesteśmy w stanie z tą drużyną osiągnąć dobry rezultat w tym sezonie. No i to chyba nie będzie problem, tym bardziej, że trener przed sezonem pewnie gdzieś słyszał od zarządu, że musi być środek tabeli, to już środek tabeli mamy załatwiony. No to trenerze, gratuluję spełnienia warunków zarządu. Gratulujemy, trzymamy oczywiście za całą drużynę kciuki, no i możemy się z tego spodziewać, że wiosną także telewizja TVP3 Opole będzie wam towarzyszyła na tych meczach. Nie ma co do tego wątpliwości, a teraz Iwona, pójdziesz sobie? Na przegląd. Tak, tak. Idę zobaczyć, co w Nowej Trybunie Opolskiej. A ze mną już pan Bogusław Mrukot, Nowa Trybuna Opolska. Dzień dobry. I artykuł na pierwszej stronie. Prowadził po pijaku, może jeździć dalej. Co zrobić, jak policja złapie cię na rauszu za kółkiem? Wcześniej nie zabrał ze sobą prawa jazdy. Tak jak Edward F., były burmistrz Olesna i znany adwokat. No, myślę, że tutaj bulwersująca sprawa, społecznie przede wszystkim. To jest 2 aspekty. Na pewno bulwersująca, bo jazda po pijanemu no, to jest rzecz naganna. Karygodna. Absolutnie. Ale 2, to jest przypadek, który zajmujemy się właściwie tylko dlatego, że pomogło nam to opisać dziurę prawną, którą pan mecenas wjechał. I on może jeździć dalej. No, tak jakoś się stało. Gdzieś twórcy ustawy albo jakichś wykonawczych aktów nie pomyśleli, bo rzeczywiście jak ktoś nie ma prawa jazdy, to policja mu w danym momencie nie zabierze. A co potem? Czy nie może zabrać 3 godziny później albo dzień później? No widocznie nie. No i tak jest. I to jest...
To jest zresztą, jak się wypowiada tam w dalszej części tekstu, na stronie czwartej, przedstawiciel stowarzyszenia, które to jest dotyczące ofiar wypadków. Mówi tak, no właściwie to lepiej nie brać prawa jazdy, bo 50 zł można za to zapłacić mandatu, ale się nie ryzykuje tego, że się straci prawo jazdy w przypadku nie tylko jakichś wykroczeń związanych z alkoholem, ale innych na przykład. No bo nie mam. Tak. Zachęcamy Państwa do przeczytania całej treści tego artykułu. No myślę, że karygodna to jest właśnie rzecz. Odradzamy, drodzy Państwo, nie wsiadamy za kółko po alkoholu. Ale chciałam nawiązać teraz do artykułu, zresztą do wywiadu na stronie drugiej, dlatego że mamy dzisiaj Andrzejki. Tu jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Chcesz poznać przyszłego męża, stań na go przed lustrem i uważaj, by nie zobaczyć diabła, mówi Elżbieta Oficjalska, etnograf z Muzeum Wsi Opolskiej. Dziś wiele panien wypatruje przyszłego męża na portalach randkowych, a kilkadziesiąt lat temu okazją, by zajrzeć w przyszłość, były Andrzejki, które właśnie dzisiaj mamy. No tak. Ta rozmowa pokazuje też przestrzeń, że tak powiem, historyczną, społeczną, w jakiej się znajdujemy teraz, a jeszcze jak niedawno byliśmy dzisiaj. Obrzędy andrzejkowe, właśnie trudno czy obrzędy, zwyczaje może bardziej, właściwie chyba poległy całkowicie, nie ma, mało kto... Oprócz tego, że się ludzie spotykają na imprezach, to jest tyle z Andrzejek, natomiast... Ale lejemy jeszcze ten wosk przysłowiowy, czy nie? Powiem tak, może gdzieś w szkołach, w domach kultury dla dzieci, coś takiego. Natomiast wątpię, żeby ktoś w domu tak sam z siebie... No, ale to trzeba byłoby właśnie zapytać młodych panien, czy one leją ten wosk. No, moim zdaniem nawet dla zabawy można by było to zrobić jeszcze, dla podtrzymania tradycji. To musi być prawdziwy wosk, a nie stearyna, to jest przede wszystkim. A, dokładnie, to jeszcze trzeba taki znaleźć. Tak, no gdzieś tam jest, ale na pewno tani to nie jest. Dobrze, zachęcałem Państwa do przeczytania tego wywiadu. Przyznam, że bardzo ciekawe. Jeszcze chciałabym nawiązać do artykułu na stronie trzeciej. Najgorsza jest samotność. Wczoraj w Opolu seniorzy mogli zapoznać się z przygotowaniem dla nich ofertą zajęć i opieki, ponieważ tam odbyły się targi seniora. Temat myślę, że ważny, bo my także jako TVP Trzy Opole byliśmy na tych targach. Ważne jest także, żeby tym seniorom pokazać, jakie mają możliwości chociażby konsultacji z rzecznikiem praw konsumenta, prawda? To nie tylko, to jest problem... Starzejemy się jako społeczeństwo w ogóle, Opolszczyzna bardziej chyba niż inne regiony kraju, co wynika z wielu innych zjawisk, emigracji i tak dalej. Zostają ludzie starsi i oni potrzebują, z wiekiem ludzie potrzebują wielu różnych rzeczy, których sami nie są w stanie zrobić z różnych przyczyn. Zdrowotnych, ale także jakichś emocjonalnych później. Oni potrzebują różnej pomocy, ale różnej rady, bo to też trzeba patrzeć na to, że ludzie starsi niechętnie stają się tak zwani bezwładni, oni nie chcą nikogo, żeby dlatego warto uczestniczyć w takich targach i znaleźć coś dla siebie. I znaleźć coś dla siebie, właśnie, dokładnie. Zwiększyć swoją także aktywność w tym wieku. Więcej w Nowej Trybunie Opolskiej, także porada eksperta, co powinni jeść seniorzy. Także serdecznie Państwa zachęcam. Dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Bogusław Mrokot, dziennikarz Nowej Trybuny Opolskiej. A tymczasem przenosimy się do Jakuba Trzaski. Wracamy do Studenckiego Centrum Kultury. Nadal rozmawiamy o kulturaliach, a teraz ze mną Szymon Wolf, referent do spraw kultury Uniwersytetu Opolskiego. Kolejna edycja kulturaliów, kolejna gwiazda, która wieńczy te kilka dni kultury dla studentów. Kulturalia to wyjątkowy czas dla naszych opolskich studentów. Przede wszystkim to czas, kiedy studenci mogą zgłębić tajniki warsztatów przygotowanych przez studentów dla studentów. Ale kulturalia to również czas imprez wieczornych, podczas których występują największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na razie polskiej, może już niedługo światowej. Uwaga! W tym roku, 2 grudnia, zespół T-Love na scenie klimatyzowanej sali Studenckiego Centrum Kultury. Warto przyjść, ci, którzy oczywiście mają darmowe wejściówki. W tym roku T-Love, a kto już grał dla studentów w Westeku? Studenci Westeku podczas kulturaliów mogli m.in. uczestniczyć w koncertach Ostrego, zespołu Wonky One, TD, bodajże nawet Natural Dread Killers przewinęło się przez naszą scenę. To wszystko dla studentów, bo studenci taką muzykę lubią, tak przy takiej muzyce chcą się bawić. No w tym roku naprawdę prawdziwa gratka, po raz pierwszy w historii Studenckiego Centrum Kultury, legenda polskiej sceny muzycznej, zespół T-Love. Zachęcam tych jeszcze raz, którzy mają wejściówki, przyjdźcie. Ci, którzy nie mają, też mogą przyjść, posłuchać. Nasz budynek umożliwia
takie odsłuchiwanie koncertu poza salą. Właśnie mówiliśmy o wejściówkach. Były darmowe wejściówki na ten koncert? Były darmowe wejściówki, ale rozeszły się naprawdę w mgnieniu oka. Ci wszyscy, którzy przyszli po ogłoszeniu, czyli tydzień temu, dostali wejściówki. W przeciągu kilku dni nasze wejściówki się skończyły. Mieliśmy ich tylko 500 sztuk, więc ci, którzy przyszli do nas, te wejściówki otrzymali. Na ci, którzy nie, może kiedyś jeszcze powtórzy się okazja do tego, żeby gościć Muńka z zespołem, choć podejrzewam, że nie tak szybko. Ale tylko studenci będą mogli posłuchać Tilaw, czy też to będzie koncert dla mieszkańców Opola? Wejściówki były dystrybuowane dla wszystkich. Wszystko, co się dzieje w Studenckim Centrum Kultury, jest przygotowywane w dużej mierze przez studentów, ale dla mieszkańców. We wszystkich wydarzeniach mogą uczestniczyć mieszkańcy za darmo, więc każdy koncert, każde wydarzenie jest przygotowywane dla nas, dla Opolan, za darmo. I zachęcamy. Kiedy Tilaw wyjdzie na scenę? 2 grudnia o godzinie 20. Najpierw dwa polskie, wyśmienite zespoły. Zostawiamy taką zagadkę po to, żeby ludzie przyszli z zaciekawieni, a będzie warto. Później na scenie pojawi się nikt inny, jak tylko Muniek, Sydney Polak i reszta zespołu Tilaw, na który bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy na koncert Tilaw, a Tilaw zagra już w piątek. Dziękujemy bardzo serdecznie. Jakub, czyli muzycznie Trzaska. Będzie w Studenckim Centrum wszędzie Kultury. Muzycznie. Wszędzie muzycznie, muzycznie było. W końcu było stolica piosenki polskiej piosenki, ale również też w Grodzkowie też. Tam rywalizuje o to miano. Dzień dobry, witamy w naszym studiu. Pani Monika Dzienisieńko, organizatorka konkursu Muzyczna Jesień w Grodzkowie. Dzień dobry. Dzień dobry. A także Natalia Kryją, wokalistka zespołu Rawel, który został laureatem tego konkursu właśnie. Tak, witam. Dodajmy, że nie Rawel. Dodajmy, że nie Rawel. Tak, dokładnie. Rawel. Pani Moniko, to konkurs, który jest organizowany od 1970 roku. Potężna tradycja. Więc chyba no, to zaszczyt wystąpić na deskach Grodkowskiego Domu Kultury. Myślę, że tak. I sądzę, że to tak naprawdę chcemy wypromować zespoły, które grają muzykę na żywo. Ten konkurs jest przede wszystkim dla nich, ponieważ coraz rzadziej gra się taką muzykę. Jest w ciągu 2 dni koncertowych, to jest około ponad 20 zespołów występuje na naszej scenie. Także w pierwszy dzień mamy 15 zespołów z reguły, drugi dzień to jest też około 15. Także naprawdę przewija się masę młodych ludzi, którzy robią świetną muzykę, którzy chcą coś robić. Także ta scena po prostu jest dla nich. A kto zaczynał na tej scenie, między innymi? Na tej scenie zaczynały takie zespoły, bądź ludzie związani z takimi zespołami jak TSA, muzycy Eliza Pędowskiej, także naprawdę myślę, że dzisiaj wielkie nazwiska. Kamil Bednarek, Ewelina tak. Lisowska. Czesław Niemen, ja słyszałem tak. Nie. W jury zasiadał, czytałam, aha, że zasiadał w jury. No dobrze, no to Natalia, jak to się stało, że się udało zostać laureatem? No miejsce na podium może nie było, ale wyróżnienie, no to też jest chyba no tak, zaszczyt. To jest niezwykłe wyróżnienie, dostać wyróżnienie na takim festiwalu. No niesamowity to był weekend, wypełniony po brzegi muzyką i przede wszystkim spotkaniami z muzykami i z przyjacielami, bo też wystąpiły zespoły, z którymi się na co dzień przyjaźnimy, a z jednym zespołem Blackberry Brothers dzielimy salkę prób, więc tym bardziej było czyli dla nas... Czyli trzeci zespół. Tak. Tak. Więc tym bardziej było dla nas to takie fajne, że dwa zespoły z jednej salki prób zostały laureatami tej muzycznej jesieni. Wiem, że to nie tobie oceniać, ale jakbyś właśnie, co byś mogła powiedzieć o tym zespole, który wygrał Radio Slam? O, dla mnie to oni zatrzęśli sceną, po prostu wszystko się tam zgadzało. Ja byłam w totalnym szoku, takim pozytywnym. Naprawdę... Czyli to nie było na zasadzie zawiści, tylko naprawdę wszyscy byli... Nie, w ogóle, nie wiem, znaczy mam nadzieję, że w ogóle większość zespołów tak podchodzi. Zerknij na zdjęcia, zobacz, jaka tam piękna atmosfera była. Tak, mam nadzieję, że większość zespołów podchodzi do tego w taki sposób, że to nie jest rywalizacja, jakaś zawiść, tylko wręcz właśnie chodzi o to, żeby się spotkać, podzielić tą muzyką, wymienić doświadczeniami. Ja tak do tego podchodzę. No i chłopakom jak najbardziej się należała ta nagroda, bo byli niesamowici. Pani Moniko, proszę powiedzieć, czym was ujęli najbardziej? Strasznie trudne pytanie, dlatego że generalnie poziom co roku jest tak wysoki, że naprawdę o tym, kto zostaje laureatem pierwszej nagrody, czasami niuanse decydują. Czasami stylistyka, która bardziej przypadnie do gustu jurorom. Natomiast faktycznie co roku jury jest zgodne i w tym roku Radio Slam oczywiście tak, jak najbardziej zasłużyli. Natomiast to jest też tak, że patrzymy na to, jurorzy patrzą na to całościowo. Po prostu ktoś
kto wchodzi na scenę, to albo się to wszystko sklei i poukłada, albo nie. W tym przypadku po prostu, tak jak tutaj Natalka mówi, po prostu wymietli wszystkie pozostałe kapele. Mimo tego wysokiego poziomu jednak bardzo charakterystyczni na tej scenie się okazali. To też przez to, że ten wokalista, obcokrajowiec, z nimi występuje? Ja myślę, że to jest po prostu mega frontman. Człowiek, który ma ogromną charyzmę w sobie i to jest też niezwykle ważne. Ważne jest to, żeby jednak ta osoba, która gdzieś jest wokalistą, jednak wiodła taki prym na scenie, żeby zainteresowała ludzi. On po prostu kupił publiczność, kupił jurorów, kupił wszystkich tak naprawdę. I nawet pozostałe zespoły. Tak, tak, no, zgadza się. Ale odnośnie pozostałych zespołów i tego to podnoszenia... Może ja dodam. Drugie miejsce Kaguma. Kagiuma. Z Wrocławia, a trzecie miejsce właśnie Blackberry Brothers. Ciężko było wybrać to drugie i trzecie miejsce? Bardzo, bardzo. Naprawdę uwierzcie mi, że to są po prostu... zróżnicowanie. Oczywiście, stylistycznie, muzyka, tak. Natomiast o tym po prostu naprawdę świadczą już, decydują jakieś niuansiki. To, co bardziej do gustu przypada jakby stylistycznie jurorom. Najczęściej tak jest. Natomiast zdania są podzielone i czasami jest tak, że część jurorów mówi, dobrze, to może Kagiuma, dobrze, to może Radio Slam, no to decydujmy. I to jest po prostu no, naprawdę mega ciężkie zadanie. Wybrać spośród zespołów, które są na takim poziomie. No bo właśnie, bo teraz zmieniają się czasy i praktycznie każdy artysta, który wystąpił na tej scenie w Grodkowie, te 20 lat temu, gdyby zagrał to samo, to byłby na szczytach list przebojów. Ja odnoszę takie wrażenie, że tak się ten poziom podnosi. To prawda. Często zgłaszają się też zespoły, które już jakby... To jest gotowy produkt. Te zespoły często już wydały jakieś płyty, próbują swoich sił na różnych festiwalach, w różnych mediach. Natomiast wiadomo, że ta droga jest strasznie ciężka, trudna. Natomiast dzięki tym festiwalom te zespoły też między sobą zawierają jakieś znajomości, przyjaźnie. Często spotykają się też na innych festiwalach. Na pewno integracja jakaś też była w tym Grodkowie. No myślę, że tak. Ale może nie zdradzajmy szczegółów. Była woda gazowana nawet. A to ja się cieszę strasznie, bo spotkałam właśnie swoich przyjaciół, między innymi Blackberry Brothers, a z dziewczynami z Kagiumy kończyłam jedną szkołę, więc to też są moi przyjaciele. Także to jest najfajniejsze, że skończyliśmy jakby pewien etap szkolny. A i że tak te ścieżki gdzieś się jednak łączą, nie? Tak. To, że ten festiwal otwiera nowe drzwi, może świadczyć chociażby to, że Kagiuma właśnie zdobyła nagrodę Radia Opole w postaci 10-godzinnej sesji studyjnej. Być może nawet Kacper będzie tam podglądał. W legendarnym studiu M, w którym nagrywali chyba wszyscy artyści już w tym kraju. Nie wszyscy. No, Rawal jeszcze nie. Natomiast to jest... Uważam, świetna nagroda dla młodych artystów. Myślę, że tak, bo często to jest też tak, że te zespoły tak naprawdę inwestują w sprzęt mega duże pieniądze. Natomiast często na takie wypromowanie się już tych pieniędzy zostaje mniej najnormalniej w świecie, więc myślę, że nagroda w takiej postaci jest dla nich o tyle istotna, że mają od czego zacząć. Mogą gdzieś to nagrać, mogą rozesłać materiał, żeby się po prostu promować dalej. Natomiast to jest taki, myślę, że bardzo dobry i mocny krok. Tak sądzę. Pani Moniko, zakończyła się ta edycja i pewnie zaczynacie już pracę nad kolejną. Oczywiście. Proszę powiedzieć, do kiedy można się zgłaszać, gdzie wysyłać swoje propozycje? Zgłoszenia należy wysyłać na adres Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie. Wszystko jest na naszej stronie internetowej, także tam pewnie informacje będą. Postaramy się jak najszybciej zaktualizować. Natomiast zgłoszenia zawsze tak naprawdę startują od nowego roku. Także można już wysyłać, już i myśleć szykować nad utworem. Się. Oczywiście. I myślę, że taki termin wysyłania zgłoszeń to jest do początku października. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę, bardzo dziękujemy za tę wizytę w studiu. No i cóż, powodzenia w takim razie w tutaj karierze zespołu Rawel. No i w rozwoju tego festiwalu Muzyczna Jesień w Grodkowie. Dziękuję. No, wieloletnia tradycja, no i proszę. Tak, ale u nas i tak w programie będzie dalej bardzo muzycznie.
Nasz cały czas bardzo muzyczny gość. Ty się za filarem trochę tu schowałeś. Chodź może tutaj. O, lepiej cię widać będzie. Robert Klimek, czyli ten artysta, który przed chwilką za nas zaśpiewał. Bardzo poważny utwór i chyba też trudny do zaśpiewania, tak mi się wydaje. Czy dobrze się czujesz w repertuarze Agnieszki Osieckiej? Bardzo dobrze się czuję w repertuarze Agnieszki Osieckiej. Utwór trudny, nie tylko muzycznie, ale także słownie. No, jak wiadomo, Agnieszka Osiecka wiele tekstów do wielu piosenek napisała. Ale to była wyjątkowa interpretacja. Czy długo nad nią pracowałeś? No bo ja przyznam, że jeszcze takiej nie słyszałam. Z każdą piosenką jest tak, że staram się jak najdłużej czasu poświęcić na interpretację. Tym bardziej, jeśli to jest tekst takiej autorki, jaką jest Agnieszka Osiecka. Tekst nie jest łatwy, często bardzo mylnie rozumiany. Mam nadzieję, że mi udało się pokazać, o co tak naprawdę w tym tekście chodzi. Ale właśnie, bo często słyszymy, artyści mówią, że oj, to jest bardzo trudny utwór do zaśpiewania. No to może wytłumacz, co jest właśnie trudnego w śpiewaniu takich utworów? Tak konkretnie, dla ciebie. Co jest trudnego? Jest trudne to, że tekst tego utworu, nieważne w jakich czasach zostanie przeczytany, zaśpiewany, on odnajduje tak jakby sedno w tym codziennym życiu. Mhm. I ciężko jest wielu osobom, przynajmniej mi... Zaśpiewać tak, żeby to jednocześnie zinterpretować. Zinterpretować tak? I jeszcze pokazać, trafić w rytmy i to mimo, wszystko... Mimo wieku rozumiem, o czym śpiewam. Dokładnie tak. I to, ten właśnie utwór pozwolił ci zdobyć drugie miejsce na konkursie Oceany w tym roku, prawda? Tak jest. No była chyba duma, była radość. Była duma, była radość. Konkurencja też na tym festiwalu jest coraz większa. Ale ja jestem z siebie zadowolony. Nie liczy się miejsce, ale to, czy wykonawca jest zadowolony z siebie. No dobrze, to w takim razie trzymamy za ciebie mocno kciuki. Co jeszcze zaśpiewasz? Na koniec zaśpiewasz? Na koniec jeszcze zaśpiewam piosenkę z Kabaretu Starszych Panów, Wesoły Deszczyk. Bardzo dziękujemy, zatem czekamy z niecierpliwością. A drodzy państwo, jeszcze zobaczmy, co niesie dzisiaj dzień. Zuzia z Nieporętu pod Warszawą po pożarze wraca do zdrowia i normalności. Lekarz z Leszna, który na własną rękę pomaga śmiertelnie chorym pacjentom i wizyta w fabryce ręcznie robionych bombek. Co niesie dzień o 8, 10 i 12.45. Do zobaczenia. No to już wiemy, co nam dzień niesie. Bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie. Jeszcze raz wszystkim Andrzejom składamy serdeczne życzenia i zachęcamy do tego, żebyście dzisiaj, drodzy państwo, sobie troszkę powróżyli z okazji właśnie tych Andrzejek. Przed nami jeszcze program Macieja Nowaka, tak czy owak, którego gościem będzie dzisiaj pani Anna Sochacka. My już dziękujemy, widzimy się w piątek z państwem. I mamy nadzieję, że na dworze nie będzie wesołego deszczyku, ale wiemy, że na pewno teraz będzie wesoły deszczyk w naszym studiu, bo ten utwór zaprezentuje Robert Klimek. Dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia. Jak niegdyś należy, wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów, byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka, już mnie urzeka kropelek sonatinka. Plim plum plam, plam plum plim, ach jak miło z nim, gdy w schludnej mej izdebce pada sobie deszcz. Chlupie, chlapie, drepce, łebce, szepce też to cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na uszko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi plum, 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 to mi plam, 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 to mi chlup, 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 to mi chlap, 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 to mi wesolutko z deszczykiem moim jest. Zamiast naiwnie na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają czcze. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek i owoc dla drzewek, zeń groszek dla marchewek. Z jego roz krzepnie kłos, więc się cieszę w głos, gdy w schludnej mej izdebce pada sobie deszcz.
deszcz. Chlupie, chlapie, drepce, chłepce, szepce też to. Cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg mat. To mi znów na uszko, cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi plum, 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 to mi plam, plam, plam. To mi chlup, 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 to mi chlap, chlap, chlap. To mi wesolutko z deszczykiem moim jest. Na program zaprosił sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna.